Szanowni Państwo, uczestniczymy w sesji podsumowującej konferencję przygotowawczą Kongresu Turystyki Polskiej w Świdnicy. To spotkanie jest też okazją do oficjalnego powołania Komitetu Programowego Kongresu Turystyki Polskiej. Zapraszam na scenę pana Jacka Piekunko, prezesa lokalnej organizacji turystycznej Księstwo Świdnicko-Jaworskie. Szanowni Państwo, chciałbym zaprosić do symbolicznego podpisania listu intencyjnego. Zapraszam na scenę przedstawicieli następujących jednostek. Serdecznie zapraszam pana Rafała Marka, wiceprezesa Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej. Zapraszam serdecznie pana Andrzeja Kindlera, wiceprezesa Polskiej Izby Turystyki. Zapraszam pana Waldemara Błaszczuka, przedstawiciela Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki. Zapraszam serdecznie panią Beatę Moskwa-Słaniewską, prezydent miasta Świdnicy. Zapraszam serdecznie panią Elżbietę Kucinę, prezesa Federacji Stowarzyszeń Przewodnickich. Zapraszam serdecznie pana Rajmunda Papiernika, dyrektora Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Zapraszam serdecznie pana Andrzeja Porowskiego, dyrektora Biura Związku Miast Polskich. Zapraszam serdecznie pana Marka Migdala, przedstawiciela Federacji Regionalnej Organizacji Turystycznej. Zapraszam również pana Krzysztofa Jędrocha, przedstawiciela Polish Prestige Hotels. Pozwólcie państwo, że na końcu podpiszę jako prezes lokalnej organizacji turystycznej Księstwa Świdnicko-Jaworskie. Szanowni Państwo, na zakończenie poproszę jeszcze o zabranie głosu panią Beatę Moskwa-Słaniewską, prezydent Świdnicy. Chciałam bardzo mocno podkreślić to, co w naszych rozmowach przewija się przez cały czas, a co być może wybrzmiało za słabo. Cóż się wydarzyło podczas ostatnich 2 dni w Świdnicy? Nie chodziło nam o to, żeby zapełniać masowo te fotele. Nie chodziło nam o to, żeby przyjechało tu dzisiaj 5000 osób. Chodziło nam o to, żeby przyjechali do Świdnicy ci, którzy w branży turystycznej są najważniejsi, którzy wiedzą, rozumieją, czym jest turystyka, czym jest turystyka w pojęciu gospodarczym, kulturowym i abyśmy tutaj wspólnie przygotowali się do tego, aby wypracowywać razem takie rozwiązania i takie drogi, by tej turystyce ułatwić dalsze funkcjonowanie. Stąd też myślę, że największym, najważniejszym sukcesem tego spotkania jest to, iż udało się wszystkie te organizacje zebrać, zaprosić, uzyskać ich akceptację i tak jak Państwo usłyszeli, uzyskać ich wiedzę, bo tu wypracowano już podwaliny pod to, co tak jak Państwo mówią, będzie się działo przez cały rok. Przyszłoroczny kongres będzie tym finałem długiej, żmudnej, ciężkiej pracy zespołów roboczych, które tutaj zostały powołane do życia. Ten symboliczny akt, pod którym przed chwilą się podpisaliśmy, to właśnie taki wyznacznik, iż chcemy pracować razem dla dobra rozwoju turystyki.